Witajcie moi drodzy, na dzisiejszym live. Dzisiaj sobie powiemy o siedmiu, o siedmiu najczęściej popełnianych błędach właśnie przez networkerów. Także weź sobie coś do pisania, bo myślę, że warto, warto. Jeżeli działasz dzisiaj w networku, jeżeli działasz w branży marketingu sieciowego MLM, to myślę, że warto, warto te wskazówki sobie zabrać dla siebie i warto je przede wszystkim wdrożyć. Także być może Ty nie popełniasz tych błędów, ale... Wiele osób jest takich, które popełniają, więc jeżeli w danym momencie uznasz, że warto udostępnić, podzielić się tym nagraniem tym wideo, tym live'em, to zrób to, udostępnij, napisz, dlaczego warto obejrzeć ten materiał. Mam dzisiaj też jeszcze świetne prezenty dla osób, które właśnie udostępnią udostępnią ten live. Za chwilę pokażę, jakie mam prezenty, nie, nie będę zdradzał tajemnicy na razie. Mam ciekawe prezenty, zawsze osoby są zadowolone z tych prezentów, także, także to jest klucz do wszystkiego, że mam prezenty dla osób oczywiście aktywnych, dla osób zaangażowanych. Jak to często, gdzieś tam często ostatnio w internecie się mówi: Zrób zus, tylko nie ten zus, który zabiera pieniądze od ludzi, tylko zrób zus, czyli zalajkuj, udostępnij i skomentuj. Także jeszcze raz witam cię serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. I teraz tak, pierwszy taki błąd networkerów, pierwszy błąd networkerów, w ogóle napisz jeszcze raz skąd oglądasz, gdzie dociera mój sygnał, napisz to w komentarzu, witając się ze mną i ze wszystkimi słuchaczami, witaj Dominika, witaj Małgosia, witaj Aleks, witaj Robert, witam wszystkich serdecznie, wow, fajnie licznie jesteście tutaj. Witaj Paulinka, Paulina pisze, uwielbiam prezenty od Jacka. Słuchajcie, odnośnie Pauliny, no ostatnio Paulina mieszka w UK, zanim, zanim zacznę temat, to właśnie opowiem historię. Paulina mieszka w UK, a że do zagranicy nie wysyłam książek, wysyłam książki, tak, dzisiaj będzie prezent, prezentem będą książki, marketingowe oczywiście, i Paulina mieszka w Wielkiej Brytanii, więc podała mi adres swojej mamy, podając adres swojej mamy, no, zawsze piszę dedykacje. piszę w książce. I napisałem dedykację dla, dla Paulinki, mamy. Paulinka mi przysłała zdjęcie i mówi: Wow, zrobiłeś dedykację dla mojej mamy. Kopa śmiechu, słuchajcie, zdarzają się takie rzeczy. Także też popełniamy błędy, też nieraz gdzieś po prostu z czymś się zakręcimy, zamotamy. To jest całkiem normalna rzecz. Także, no, ja, ja też nie jestem omylny, też błędy jakieś popełniam. I do tego się przyznaję, bo. Ja zawsze mówię, że warto się do tych błędów przyznawać, nie chciejmy, być, nie chciejmy być po prostu idealni, doskonali, tak nigdy nie będzie, ale po prostu, jeżeli u kogoś widzimy, że coś działa, jeżeli ktoś nam daje wskazówki, co robić, czego nie robić, zabierajmy to dla siebie, zabierajmy to dla siebie i wdrażajmy, wdrażajmy, bo wiele osób nie, wiele rzeczy wie, wiele, wiele osób wiele rzeczy wie. Jednak nie stosuje tego, albo po prostu twierdzi, że a po co, a na co, a komu to potrzebne. Jeżeli chcesz być dobrym networkerem, ja też kiedyś popełniałem masę błędów. Na, na chwilę stąd też popełniam błędy, tak jak przytoczyłem teraz akurat sytuację z Paulinką i jej mamą jak dobrze pamiętam, wiolą. Taka sytuacja będzie, Zdarzy będą się zdarzały, będziemy, się, będziemy popełniali pomyłki. Ważne, ważne jest to. Aby właśnie popełniając błędy, wyciągać z nich lekcje, aby kolejny raz tych samych błędów nie popełniać. Yy, tutaj Łukasz się błąd świadczy o tym, że yy, ulepszamy siebie. Yy, no tak, no, jeżeli błędów tylko nie popełnia ten, co nic nie robi, albo błędów nie popełnia ten, co robi w kółko to samo, aczkolwiek nieraz rutyna nas może zgubić i możemy kolejny błąd popełnić. Także moi drodzy, lecimy z tematem 7 błędów, którzy, które popełniają networkerzy działający przy użyciu internetu, przy użyciu social mediów. Pierwszy podstawowy błąd to jest narzekanie na brak zaangażowania. Ja będę spoglądał, mam przygotowaną listę, więc żebym czego o czymś nie zapomniał, zawsze taką checklistę sobie do live'ów przygotowuję, co chcę przekazać, czym się chcę podzielić. Także tu jest taka wskazówka też dla Ciebie, jeżeli, jeżeli robisz jakieś, tak jak mówię, szkolenia, czy prowadzisz live'y. Przygotuj sobie tą checklistę, bo to jest, to jest ważne, żeby mieć zapisane, co chcemy przekazać, żeby o czymś nie zapomnieć. To jest pierwszy podstawowy błąd. Narzekanie na brak zaangażowania. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że napisałeś, napisałaś posta na Facebooku czy tam w innych social mediach i po prostu było tam, nie wiem, jeden, dwa, trzy lajki, mało tych lajków było, mało komentarzy. I mówisz kurde, co ci ludzie nie komentują, nie, nie angażują się w to, co ja piszę. Pytanie, czy ty się w to angażujesz? Jeżeli ci zostawi nawet jedna, dwie, trzy osoby, lajka, serducho, komentarz, cokolwiek reakcje, odezwij się do tych osób. Nie tylko w komentarzu. Oczywiście, w komentarz, jeżeli komentarz jest, odpisz na ten komentarz, ale odezwij się do tej osoby. W prywatnej wiadomości na Messenger podziękuj jej za to, że ona wykonała tą aktywność, bo weszła, coś zrobiła. I nauczmy się tego, jeżeli chcesz budować network, jeżeli chcesz być skutecznym networkerem, jeżeli chcesz, żeby ludzie się do ciebie przytulali, żeby to ludzie do, za, za tobą chodzili, a nie ty za ludźmi. Rób unikalne, wyjątkowe rzeczy. Jak to kiedyś w jednej z filmów słyszałem bądź pierwszy, bądź lepszy, bądź inny. Czy to ci coś mówi? Bądź pierwszy, bądź lepszy, bądź inny. Kiedy robimy wyjątkowe rzeczy, ludzie będą chcieli z nami budować relacje, będą nas chcieli bliżej poznawać. Także kontaktuj się z tymi osobami. Jeżeli nawet jed, tak jak mówię, jeżeli osoba Ci skomentuje, napisz do niej. Hej, coś, co słychać. Dzięki, że lubisz czy tam komentujesz moje posty. Jak się masz? Co u Ciebie dobrego słychać? Kurczę, normalna relacja. To nie chodzi o to, żebyś ty od razu chciał tej osobie biznes sprzedawać. Nie o to chodzi w tym wszystkim. Zbuduj najpierw relację. Pamiętajmy, że marketing sieciowy to jest biznes relacji. Tu nie chodzi o to, żebyś ty od razu wyskakiwał komuś, jak nie wiem, dabić, ktoś otwiera lodówkę, to wyskakujesz i mówisz wow, kup od mnie produkt, dołącz do biznesu, bo, bo za rok będziemy milionerami. Nie tędy droga. Zbuduj relacje, poznaj potrzeby tej osoby, ale zrobisz to tylko wtedy, kiedy odezwiesz się do tych osób. Oczywiście nie będzie się wiele rzeczy wydarzało, jeżeli Ty nie będziesz poszerzał listy kontaktów. Jeżeli Ty nie będziesz robił wyjątkowych rzeczy, o tych wyjątkowych rzeczach za chwilę też powiemy. Witaj Andrzej, witaj Łukasz. Drugi błąd. Nie dajemy wartości na Facebooku czy w innych social mediach. Ja tu będę mówił dużo o Facebooku, bo moim takim głównym imperium, moim takim można powiedzieć, miejscem pracy jest Facebook. I nie mylić z tym, że ja siedzę na Facebooku, przysiaduję na Facebooku po to, żeby podglądać innych. Jeżeli, powiem tak dzisiaj, jeżeli nie budowałbym biznesu, który dzisiaj buduję. Nie korzystałbym z jeżeli social media nie byłyby moim po prostu miejscem do pracy. Szczerze powiedziawszy, mógłbym wysłać, mógłbym albo zwolnić Facebooka, albo po prostu wysłać go na urlop bezpłatny. Bo niepotrzebny by mi był ten Facebook. Witaj, Waltku, witaj Krystyna. Niepotrzebny byłby mi ten Facebook do niczego. Bo jeżeli ja się chcę spotkać ze znajomymi, jeżeli chcę z nimi porozmawiać, to ja wiem, jak się z nimi skontaktować. Nie jest mi do tego potrzebny Facebook, ale mój Facebook jest potrzebny do mojej pracy, którą wykonuję. To jest idealne miejsce, gdzie naprawdę jest źródło kontaktów, gdzie możemy budować relacje z ludźmi, możemy po prostu gdzieś tam poznać fantastycznych ludzi. I za to doceniam dzisiaj Network Marketing, że. Dzięki temu, co ja dzisiaj robię, poznaję na swojej drodze fantastycznych ludzi. Spotykam tych ludzi każdego dnia nowych. Dzięki internetowi poznałem prawdziwych przyjaciół. Wow, to jest coś pięknego. Nieraz ktoś mówi: No, ale jak w internecie można poznać prawdziwych przyjaciół? Tak, znajdujemy ludzi, którzy są podobni do nas, którzy chcą robić podobne rzeczy, które my robimy, którzy później robią te rzeczy podobne, które my robimy, którzy po prostu nie patrzą na nas przez jakiś pryzmat bo nam może coś w życiu wyszło, nie wyszło bo może, może jesteśmy nie wiem, za grubi, za niscy za wysocy nie wiem, może komuś się nie podoba nie podobać moja fryzura, to jest ok to jest ok jestem jak zupa pomidorowa, nie wszyscy muszą mnie lubić <noise> także, także moi drodzy to jest, to jest ważne tak jak powiedziałem, drugi błąd nie dzielimy się wartością. Często chcemy pozyskiwać kontakty Moi to, to jest łączenie kropek. Łączmy te kropki. Chcemy pozyskiwać wartościowe kontakty, to najpierw musimy dać. Najpierw musimy dać. Nie tylko brać. Najpierw musimy dać. Daj wartość. Podziel się wartością. Czytasz książkę? Podziel się! Tym, co dzisiaj przeczytałeś, przykładowo z dzisiejszego rozdziału, czego się nauczyłeś, co zamierzasz tego wdrożyć, podziel się tą wartością. Byłeś może na szkoleniu, to nie pisz, że byłeś na fajnym szkoleniu, bo to nic do nikogo nie mówi. Łukasz pisze, fajna koszulka, pasuje pod kolor tła. Kołnierzyk w kratkę, super desing. Dzięki, Łukasz, dzięki, Łukasz. Miłe to jest bardzo. No, oczywiście, to jest też ważny element. Jeżeli e, nawet e, robimy jakieś zdjęcia, grafiki, prowadzimy live'a na przykład, to Facebook jest niebieski, Facebook jest niebieski, więc wyróżnijmy się. Niech to będzie takie coś, co przyciąga to oko, coś, co się rzuca w to oko. Czyli po prostu nie jakieś tam kolory stonowane, jakieś szary, może niebieski. Wyróżnijmy się. Po prostu o to chodzi właśnie, dlatego też często do tych live'ów ubieram takie właśnie coś, co jest rzucające się w oko. Bo kiedy ktoś przewija Facebooka, jak po prostu jest kolor czerwony, pomarańczowy, żółty, on się rzuca mocniej w oko. Dlatego warto to robić. Jeżeli robimy fotkę jakąś profilową, zróbmy za sobą fajne tło. Ja mam akurat zielone tło za sobą, mam tutaj. Green screena, na którym nieraz przykładowo potrzebuję jakieś zrobić zdjęcie do grafiki, do infografiki czy do, do czegoś tam, czy przykładowo nawet robię nagranie wideo i chcę sobie wstawić jakieś inne tło. Jeżeli mamy green screena za sobą, możemy po prostu to, to tło fajnie sobie obrobić bez żadnego większego wyzwania. Oczywiście trzeba mieć program, do tego trzeba, musi być nagranie dobrej jakości. Czy zdjęcia dobrej jakości, żeby to w ogóle y, później zmontować w jedną całość? Ale tak jak mówię, y, to nie dzisiejsze spotkanie, żeby omawiać, dlaczego jest y, zielone tło za <grym> Ok, jeżeli dajemy wartość, to teraz zobaczmy. Jeżeli osoby nie dają wartości, poznajesz nową osobę w internecie, na Facebooku czy na Instagramie, ta osoba na 99% zajrzy na Twój profil, kim Ty jesteś. Przykładowo, podszedłeś do kogoś, gdzieś tam kogoś coś skomentowałeś, ale nie, nie jesteście znajomymi. Chcecie po prostu nawiązać relację, ale osoba przychodzi do Ciebie na profil i mówi no, jakiś tam Jacek mi coś skomentował, ale on tutaj nic wartościowego nie wnosi, więc jakoś nie, nie wiem, czy ja się chcę z tą osobą kontaktować, nie wiem, czy się chcę z tą osobą zapoznać. Kiedy dzielimy się wartością, dajemy wartość, czyli Dajemy, dzielimy się, wysyłamy to najpierw. To w tym momencie, kiedy ktoś przychodzi, mówi, o, gościu, czy tam, nie wiem, dziewczyna, kobieta, daje fajne wartości, warto się z tą osobą zapoznać. Miałeś kiedyś coś takiego, że wszedłeś na czyjś profil? Napisz mi w komentarzu. Czy miałeś coś takiego, że wszedłeś, w, wszedłeś weszłaś na czyjś profil i widzisz, wow! Fajne wartości, ktoś się fajnie czymś dzieli i chcesz poznać tą osobę, napisz czy coś takiego kiedyś w życiu miałeś. To jest właśnie to, że jeżeli chcemy pozyskiwać wartościowe kontakty, chcemy przytulać się do ludzi wartościowych, chcemy do siebie przyciągać ludzi wartościowych, to najpierw musimy dać wartość. Nie da się tego na odwrót zrobić. Jeżeli ty dzisiaj, nie dając wartości w social mediach, chcesz budować przy ich użyciu. Swój biznes, chcesz budować listę kontaktów wartościowych? No to koniecznie dziel się wartością. Wow, tak, tak, jasne, że tak. Dzięki bardzo za komentarze, moi drodzy. Tak jak mówię, jeżeli to jest dla Ciebie wartość, jeżeli działasz dzisiaj w networku, jeżeli chcesz pomóc swoim biznes partnerom chcesz po prostu, aby Twój biznes lepiej wzrastał, udostępnij tego live'a. Udostępnij, napisz kilka słów, dlaczego warto się z tym live'em zapoznać. A tak jak mówię dla każdej osoby, która udostępni i napisze do mnie prywatną wiadomość. Napi musisz napisać prywatną wiadomość do mnie, że udostępniłeś live'a, udostępniłeś, udostępniłaś, że po prostu napisałeś dwa, czy zdania, dlaczego warto się z tym zapoznać. Ja do Ciebie wyślę bezpłatnie książkę, rewelacyjna pozy pozycja, tak jak mówię o network marketingu cena układkowa 34 zł wysyłam oczywiście do Polski. Ja wysyłam Ci tą książkę w prezencie. W podziękowaniu za to, że wykonałeś właśnie pracę, pomogłeś mi, oddzięczyłeś się za to, że dzielę się z tobą tą wartością. Także nie braknie na pewno książek. Zrób, jeżeli chcesz taką książkę, chcesz po prostu otrzymać prezent ode mnie, udostępnij, podziel się, skomentuj tutaj zostaw serducho, jeżeli to do Ciebie gada. Jeżeli to do Ciebie gada, zostaw serducho. I lecimy z trzecim punktem. Trzeci punkt to jest promowanie firmy i produktów na swoim profilu w social mediach. Powiem tak, niemalże to jest powiem szczerze ja swoim swoim biznespartnerom bardzo często mówię to jest element niemalże zakazany. I teraz nieraz ktoś się będzie dziwił, no ale dlaczego przecież ja produkty, tych produktów używam, ja te produkty stosuję, ja z nich jestem zadowolony. Dlaczego ja ich mam nie pokazywać na Facebooku? Okej, okay, raz na jakiś czas pokaż, ale ty nie pokazuj tam nazwy firmy, nazwy produktu. Dlaczego? Już Ci mówię. Ale pozwól, że przeczytam komentarze Mateusza. Z tą wartością dyskutowałbym. Większość ludzi woli oglądać piękne kłamstewka przekazywane Przekazywane piękne związki, wystylizowane wycieczki, samochodziki, dekolt, tyłek. Mateusz, każdy ma swoje zdanie. Ja mówię o tym, co działa. Ja mówię o tym, co pracuję, co u mnie działa, co działa u mnie, u moich biznespartnerów. Jeżeli by to nie działało, to ja powiem zawsze tak, nie miałbym prawa o tym mówić. Też mam na chwilę obecną czwarty samochód wypracowany w branży marketingu sieciowego. Byłem na kilku wycieczkach na rejsie po Morzu Śródziemnym. Cudowna przygoda. Wycieczki firmowe ze wspaniałymi ludźmi. Coś pięknego. Samochody, rewelacja. Klasy premium, każdy z nich, który odebrałem. Teraz w czerwcu też będę odebrał. Odbierał kolejny. kolejny no akurat z taką firmą współpracuję, że dwa lata jeżdżę samochodem. Później po prostu firma mi go zabiera. I kazuje wybierać inny, żebym, żebym się po prostu nie znudził tym, żebym się za bardzo do niego nie przyzwyczaił. No to jest taka wymianka. Także tutaj polemizowałbym z tym, co tak jak mówię, możesz Mateusz, chyba Mateusz tutaj komentarz napisał, ja sobie cofnę. Tak, Mateusz, tak jak mówię, jeżeli uważasz, że nie jest tak, nie wierz w ani moje słowo, sprawdź to. Po prostu to sprawdź. Nie wiesz wanie, jedno moje słowo, sprawdź to i zobaczysz, czy to u Ciebie zadziała, czy też nie. Także zbyt mocne nachalne promowanie produktów, zbyt mocne nachalne promowanie firmy. Ludzie często obwieszają się swoją firmą, nie swoją firmą, z którą współpracują produktami, a później i robią ze swojej tablicy, można powiedzieć, taki bazar troszeczkę. Taką można powiedzieć, portal sprzedażowy. Portale społecznościowe nie są portalami sprzedażowymi. Jednak dzielenie się wartością to jest jak najbardziej ok. Ważne, żeby też posty były mieszane, żeby tam były, nie wiem, Twoje selfie, jesteś na spacerze. Ty masz tam być prawdziwą osobą, którą naprawdę jesteś. Tutaj Mateusz przedtem napisał właśnie, że niektórzy pokazują coś sztucznego. Tak, ja nie jestem za tym, żeby, nie wiem, pokazywać się z nieswoim samochodem, nie wiem, robiąc sobie gdzieś, bo zobaczyłem, nie wiem, Lamborghini i robię i mówię, kurde, jakie mam furę, no nie? Nie o to chodzi, chodzi o to, żeby pokazać prawdziwego siebie. Eee, witaj Tomku, piszesz, Misz w akcji. Eee, no, trzeba się, trzeba się podzielić wartościami, to jest, to jest klucz. Eee, także, jeżeli promujemy swoje produkty z firmą, z którą współpracujemy, to powiem tak, dlaczego tego nie robić? Już Ci odpowiadam na pytanie, bo pewnie już zadajesz sobie pytanie, no ale przecież, dlaczego tym się nie dzielić? Bo jeżeli ty pokazujesz firmę, z którą współpracujesz, jeżeli pokazujesz produkty, nazwy tych produktów, to ludzka natura jest taka, że ludzie sobie wejdą w google, wygooglują, zaczną czytać gdzieś tam nieraz, trafią na jakieś fora. Wiemy doskonale, że na różnych forach jest bardzo często, bardzo często po prostu nieraz dużo hejtu na jakieś firmy. Zależy, gdzie po prostu wejdziemy. Ludzie przykładowo wchodzą na nieraz na stronę firmy, sprawdzają cenę i przykładowo mówią: O, to jest drogie. Nie znając produktu, oceniają przykładowo, że coś jest drogie. A ja zawsze pytam: Drogie, ale w porównaniu do czego? Chcesz mieć taniej? OK, pokażę ci, jak to zdobyć taniej. Czy tego chcesz? Ale kiedy człowiek sam wejdzie yy, po prostu na stronę, bez żadnej wiedzy, zaczynać że czegoś sam szukaj na własną rękę, no to w tym momencie, w tym momencie po prostu my nie mamy możliwości, żeby po prostu promując ten produkt, żeby ta osoba przeszła po prostu przyszła i kupiła, przykładowo z naszego polecenia. Także to jest mega ważne, to jest mega ważne, aby nie wystawiać. Oczywiście zaraz powiem ci kolejny punkt, bo to jest Czwarty punkt, który przygotowałem, jaki jest błąd, że znowu ludzie, ok, jedni po prostu nachalnie promują, da, dają linki do sklepu, to, tamto. Oczywiście zdarzy się ktoś, że, że ktoś kupi. Pytanie, czy ty chcesz budować biznes sprzedażowy, czy ty chcesz budować network marketing, bo to są dwa różne modele biznesowe. Oczywiście w network marketingu można prowadzić sprzedaż, można prowadzić sprzedaż bezpośrednio, można promować swój sklep jak najbardziej, ale jeżeli Ty faktycznie chcesz mieć, zbudować prawdziwy biznes, który Tobie będzie dawał dochód odnawialny z miesiąca na miesiąc, z miesiąca na miesiąc, rób to we właściwy sposób. Jeżeli będziesz to robił na opak, byle jak, wcześniej czy później się zmęczysz i biznesu nie zbudujesz. Może jakieś tam pieniądze, będziesz zarabiał? Pytanie, czy chcesz zarabiać? I może jakieś tam pieniądze? Czy interesuje Cię po prostu wolność, którą daje ten model biznesowy? Bo ja dołączyłem do marketingu sieciowego tylko i wyłącznie przez to, że zobaczyłem tutaj możliwość zbudowania dla siebie prawdziwej wolności dla siebie, dla własnej rodziny. To jest model biznesowy, który daje mi możliwość pracowania z każdego miejsca. Daje mi możliwość pracowania z kim chcę, gdzie chcę, kiedy chcę, w jaki sposób chcę. I przez te prawie 9 lat tutaj działania w marketingu internetowym, marketingu ściowym budowanym przy użyciu internetu, nauczyłem się wielu rzeczy. I dzisiaj się tym dzielę, bo wiem co działa, co nie działa. Też byłem niepokornym uczniem, kiedy mój mentor mi pokazywał, mówi rób to, rób to, rób tak, rób tak, bo to działa. Też byłem niepokorny, też chciałem iść swoimi ścieżkami. I przyszedł taki moment, gdzie bardzo mocno się zmęczyłem tym. Byłem w takim miejscu, gdzie rozważałem, czy iść dalej, po prostu w ten network marketing, czy po prostu odpuścić, dać sobie z tym spokój. Jednak pojawiało mi się zawsze jedno pytanie w głowie: Jak nie to, to co? Jak nie to, to co? Biznes tradycyjny prowadziłem przez 23 lata. On mi za cholerę nie dawał wolności. W pewnym momencie jest na sobie zdany sprawę z tego, że to nie ja mam biznes, tylko biznes ma mnie. Dlatego, jeżeli dzisiaj po prostu chcesz mieć rezultaty w network marketingu, ucz się od osób, które te rezultaty mają. Jeżeli chcesz dzisiaj wypracować samochód w network marketingu, ucz się od osób, które tymi samochodami jeżdżą. Jeżeli chcesz pojechać na wycieczkę, ucz się od osób, które już na takie wycieczki jeżdżą. Jeżeli Twoja firma nie daje samochodów, a chciałbyś samochód, nie daje wycieczek, a chciałbyś wycieczkę, znajdź firmę, w której takie bonusy są. Ja szukałem takich rozwiązań, kiedy pojawiło się, pojawiło się dla mnie rozwiązanie takie. To po prostu złapałem się tego. Znalazłem odpowiedniego mentora. Powiedziałem: To jest to miejsce. Tu chcę działać, tu chcę iść i po prostu chcę to robić. I nauczyłem się tego robić w sposób profesjonalny. Jak to Eric Ward. Yy, mówi, albo zostaniesz tutaj profesjonalistą. Zaczniesz się uczyć, zaczniesz yy, po prostu się rozwijać, zaczniesz wdrażać to, co działa, albo będziesz się męczył w tym biznesie. Nie zbudujesz biznesu, zbudujesz jakiś tam biznesik. A jeżeli działasz we właściwy sposób, możesz zbudować potężny biznes, który będzie Cię karmił nawet do końca życia. I trzy, trzy punkty, czwarty punkt. No, pierwszy, ten poprzedni punkt był, że nie promujemy swoich produktów ani nazwy firmy. Tak? To jest mega ważne. Jednak czwarty błąd, który ludzie popełniają, często prowadzą fantastyczne profile. Ja zaglądam do wielu ludzi na profile i ja, można powiedzieć, dzisiaj mam taki translator. Mam taki translator w głowie, że widząc profil, wiem na jakim etapie dana osoba jest. Jeżeli działa w networku, to ja widzę to od razu i wiem doskonale na jakim jest etapie. Nieraz Ludzie koloryzują, kurde, mega mi idzie biznes fantastycznie, ale w duchu sobie mówią: no kurde, chciałbym tak jak ten czy ten mieć biznes. To zacznij go robić w właściwy sposób. Bo teraz ten czwarty punkt to jest to, że ludzie w ogóle nie dają przekazu na swoich, so, swoich social mediach, w swoich wypowiedziach, w swoich wpisach na Facebooku. Nie dają w ogóle sygnału, co oni robią jeżeli Ty nie dajesz takiego sygnału, czym Ty się zajmujesz, co Ty robisz, w czym możesz ludziom pomóc. I znowu, to nie ma być promowanie firmy, z którą działasz, tylko przykładowo, na przykład, kurczę, miałem niegdyś problem ze swoimi włosami. I teraz, teraz słuchajcie uważnie, bo miałem niegdyś mega problem. Dlaczego? Bo zacząłem bardzo siwieć. Zacząłem bardzo siwieć, zacząłem się mocno pogłębiać za kola. Dzisiaj wiem, że one są coraz mniejsze. One się zmniejszają miałem bardzo dużo siwych włosów. Kto mnie zna na żywo, doskonale wie, że Jacek zaczął się robić tutaj taki szpakowaty, gołąbkowaty. I słuchajcie, zacząłem stosować pewien produkt. Zacząłem stosować pewien produkt przez nie wiem, 4, 4 może 5 miesięcy. Słuchajcie, ktoś mi kiedyś powiedział, że jak ktoś już zaczyna siwieć, to nie da się tego procesu odwrócić. Powiem tak, dzisiaj praktycznie nie mam w ogóle siwych włosów. Nie znajdziesz u mnie, nie są farbowane, nie, 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 nie są farbowane, to nie są nie, nie takie numery, żeby farbować włosy. Kiedyś tam, jak miałem naście lat, robiłem trwałą, ale farbować nigdy nie farbowałem włosów, trwałą, ondulację, tak, robiłem, miałem, miałem po prostu takie, byłem takim pokręconym górskim baranem. No, ale to była fajna przygoda. Kuzynka, kuzynka po prostu uczyła się na fryzjerkę. Też mówi, chodź, zrobić trwałą. Będziesz inaczej wyglądał. Ja się trochę pouczę. Ja mówię, nie mam sprawy, mogę być modelem dla, dla Twoich praktyk. Także moi drodzy, produkt, jeden produkt. Tak jak mówię, jedna linia produktowa, dzięki której pozbyłem się siwych włosów. Oprócz tego, zakola, które się pogłębiały, zaczynają się zmniejszać. Ja kurczę jakoś nie widzę siebie nigdy, żebym widział się po prostu, jak to się mówi, z łysą pałą. Dlatego ja dbam o te swoje włosy. Chcę po prostu, żeby tych włosów było więcej. Oprócz tego moja żonka jak stosuje ten sam produkt, przestały jej wypadać włosy. Ma dzisiaj gęściejsze, mocniejsze. Mamy masę osób, które dokładnie stosują ten produkt. I po prostu są mega szczęśliwe, mega zadowolone osoby, które miały niegdyś bardzo rzadkie włosy, dzisiaj mają naprawdę i to przede wszystkim doceniają najbardziej kobiety. No bo faceci często tam mówią: A dobra, będę łysy, to będę łysy, będę siwy, to będę siwy, no i tyle. Jednak dla mnie to jest ważne. Chcę utrzymać po prostu ten swój wygląd. Jak najdłużej się da w, takim, w takiej kondycji, po prostu młodej, chcę po prostu czuć się fajnie ze sobą. Ja uwielbiam, ja rano wstaję. Pierwsze co idę toaleta, zawsze się czeszę, e, oczywiście mam włosy takie trochę sztywniejsze, więc zawsze troszeczkę żelu jest na tych włosach. E, zawsze jest troszeczkę żelu, także e, moi drodzy, no jeden produkt, który zmienił moje życie i teraz zobacz, e, zobacz, co ja teraz zrobiłem. Powiedziałem Tobie o produkcie, który zmienił u mnie coś, ale ja nie piszę i nie będę Ci mówił teraz nazwy firmy, nazwy produktu. Chcesz się coś dowiedzieć? Odezwij się do mnie. Chętnie z Tobą porozmawiam, chętnie Ci powiem, jak go po prostu kupić, gdzie go kupić. Dam Ci po prostu przepis na to, żeby go kupić w, naj, w możliwie najniższej cenie, bo to chodzi mi o to, żeby Tobie pomóc. Ale na siłę nie jestem w stanie pomóc nikomu. Nie jestem od tego, żeby kogoś namawiać, naciągać, wciskać, a wiele ludzi to robi. Dlatego, jeżeli chcesz mieć skuteczność, jeżeli po prostu chcesz. Wow, sobie coś nacisnąłem, bo mi komentarze uciekły. Jeżeli po prostu chcesz to robić we właściwy sposób, to mów ludziom o tym, czym ty się zajmujesz, co robisz, jak możesz komuś pomóc, ale nie podając nazwy firmy, nie podając nazwy produktu, tylko pokazuj, to, w czym możesz ludziom pomóc. I też znowu, żeby to nie było poza post postem, poza post postem, że. Ty cały czas, że pomagasz, pomagasz, pomagasz. No nie, przeplataj to. Dziś po, podziel się z ludźmi, co ty właśnie robisz, w czym możesz pomóc. Przykładowo powiedz o jednym produkcie, który, który rozwiązał Twój problem albo problem Twoich znajomych, Twojej rodziny. Powiedz o tym. A dopiero następną taką rzecz zrób za kilka, kilkanaście dni. Nie codziennie. Ludzie nie lubią monotonii. Choć będzie, choćbyś miał najlepsze produkty, na, nie powiem na świecie, bo nie ma czegoś takiego jak najlepsze produkty na świecie, bo nie znamy wszystkich produktów. I to samo, jeżeli nawet mówisz o swojej firmie, to nie mów, że najlepsza firma na świecie. Ja dzisiaj współpracuję z firmą XYZ i ja nigdy nie mówię, że to jest najlepsza firma na świecie, bo nie znam wszystkich. Ale najlepsza dla mnie z firm, które miałem okazję poznać, które znam po prostu na rynku. Jest ich Dziesiątki, a może nawet setki, które, które znam bardzo dobrze, przynajmniej dziesiątki znam bardzo dobrze firmy, plany marketingowe, produkty. Z wielu firm, marketingu sieciowego, z produktów korzystam, mimo tego, że tam nie działam. Ale produkty dla mnie są po prostu odpowiednie, które są mi potrzebne, i z nich korzystam jak najbardziej. Bo, przykładowo, firma, z którą ja współpracuję, nie ma takich produktów, nie ma tego, co mi jest potrzebne. Więc, czemu ja mam nie skorzystać? Czemu ja mam y, u kogoś po prostu, nie wiem, znajomego y, nie kupić produktu? Przecież, jeżeli poleca mi coś, co ja potrzebuję, to niech zarobi pieniądze. Nie lecę do kogoś obcego. Wolę iść do kogoś, kto mi zarekomenduje, powie mi o tym produkcie. Na przykładowo ten produkt y, spowoduje to, 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 da Ci to, 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 to. Ja mówię: Ok, tego właśnie potrzebuję. Dlatego ja mówię: rekomendacja znajomego to jest. Rekomendacja produktu, usługi przez znajomego, przez osobę, której, do której mamy zaufanie, to jest coś pięknego, bo jestem przekonany dzisiaj, że jeżeli mam do kogoś zaufanie, to nikt mi nie, nie wciśnie kotka, kotka w worku, tylko po prostu dostanę to co chcę. Piąty błąd, który popełniają marketerzy, to właśnie promowanie firmy zamiast siebie. Pamiętajmy o jednej najważniejszej kwestii. Ludzie nie dołączają. Jeżeli ludzie dołączają w ogóle do marketingu sieciowego, ludzie nie dołączają do firmy, ludzie nie dołączają do, projekt, do produktu. Ludzie dołączą do Ciebie, bo to Tobie zaufają. To Ty możesz zbudować zaufanie z człowiekiem, a dzięki temu, że się zbuduje to zaufanie, to dany człowiek może kupić od Ciebie produkt. Dany człowiek może dołączyć do projektu, w którym ty działasz, pod warunkiem, że ty mu pokażesz krok po kroku, ty go nauczysz, ty mu to, można powiedzieć, zagwarantujesz, że dostanie to wsparcie od ciebie. To jest klucz. Ludzie nie będą dołączać do osób, które Widzą tylko w kliencie po prostu kolejne, kolejną stówę czy dwie. Jeżeli tak podchodzisz do biznesu, że cały czas tylko myślisz o jednym. Kurde, byle chciał, byle chciał, bo zarobię stówę czy dwie, czy, czy, czy pięć. Zależy w jakiej, w jakiej firmie są różne, różne prowizje tam za start nowej osoby. I często ludzie się podniecają też w różnych projektach, że po prostu są duże, duże pieniądze za wprowadzenie nowej osoby. Jak to mówię, jak ja słyszę, z, tu jest, mam mega prowizję za wprowadzenie nowej osoby. A ja powiem tak, no, w projekcie, w którym ja współpracuję, to nie mam płacony za to, że wprowadziłem nową osobę. Mam zapłaconą prowizję za, od obrotu, który wygenerowała dana osoba, która po prostu, się, po prostu postanowiła dołączyć do klubu, postanowiła kupić sobie produkty. Ja mam od, od tego obrotu prowizję. I miesiąc w miesiąc, kiedy ta osoba robi kolejne zamówienie, ja mam prowizję po prostu od obrotu, który wygeneruje ta osoba. Moi drodzy, pieniądze na całym świecie nie biorą się z innej, yy, z innych czynności jak sprzedaż i sprzedaż. Jeszcze raz powiem: ze sprzedaży i ze sprzedaży. Ze sprzedaży produktów i usług. Tylko i wyłącznie z tej jednej czynności generują się pieniądze. Jeżeli osoba nie kupuje, to my nie dostaniemy za jej głowę, po prostu, że ona, ona się zapisała do firmy, że dostaniemy pieniądze. Niektórzy, nie, ja mówię, nieraz ktoś tutaj nie chciałbym kogoś oceniać, ale wkurzają mi przekazy typu: Dołącz tutaj do firmy networkowej, nic nie musisz, bez inwestycji. Tak, no konto sobie możesz zarejestrować bez inwestycji. Ale żeby Twój biznes pracował, to ktoś musi wykonać obrót. I Ty też musisz wykonać obrót. Żeby biznes funkcjonował, zawsze będzie jakiś koszt tego biznesu. Ja prowadząc przez 23 lata tradycyjny biznes, miałem miesiąc w miesiąc, miesiąc w miesiąc koszty typu ZUS, Typu podatki, typu jakiś tam wynajem lokalu, typu leasingi za samochody, typu koszty paliwa. Wow, network marketing mogę budować bez można powiedzieć niemalże żadnych kosztów. A produkty, które kupuję z firmy, z którą współpracuję, tak czy inaczej są mi potrzebne, bo chcę być zdrowy, chcę wyglądać jak najdłużej młodo, chcę dbać o siebie, o swoją rodzinę. I to jest dla mnie po prostu priorytet. Dlatego korzystam z produktów. Akurat takie mam w firmie, z którą współpracuję, więc ja z nich korzystam. Kupuję w swoim sklepie. Nie kupuję u kogoś innego. I to samo też promuję. Więc nie promujmy firmy w social mediach, z którą współpracujemy. Promujmy siebie. Budujmy swój wizerunek, swoją markę osobistą. Poprzez właśnie postowanie, poprzez właśnie to, że. Pokażemy tam, powiemy, co my robimy, czym się zajmujemy, w czym możemy komuś pomóc. I kolejny, kolejny błąd, szósty błąd, który popełnia wielu marketerów. Witaj Angelika. Wielu marketerów popełnia ten błąd. Chcemy być naprawdę w ogromnej ilości social mediów. I wszędzie wszystko robimy po łebkach. Tu gdzieś stawimy postać dziś, gdzieś tam za tydzień a to okazuje się kurde, dobra, na Linkedinie to chyba z miesiąc nie stawiałem posta to, to, to dzisiaj tam stawię. gdzieś tam znowu jakieś relacje nawiążę, nie róbmy tego to jest mega mega ważne, żeby wybrać sobie jeden jeden jedną, dwie platformy maksymalnie dwie, no chyba, że jesteś dzisiaj już kozakiem, bo jak po prostu potrafisz to wszystko połączyć podopinać, jeżeli jeżeli potrafisz już Jesteś już rozpędzony, to możesz sobie dołożyć trzecią, czwartą platformę. Jednak powiem tak, nie trzeba, nie trzeba ci więcej. Jedna, dwie platformy maksymalnie i na nich się skup. Zacznij to robić we właściwy sposób. Zacznij robić to systematycznie. To jest klucz do sukcesu. Jeżeli chcesz dzisiaj budować trwały biznes, chcesz, aby to Ludzie za Tobą chodzili, a nie Ty za ludźmi. Zacznij to robić we właściwy sposób. Pamiętaj, że pieniądze płyną tam, gdzie jest skupiona uwaga ludzi. A jeżeli Ty będziesz tą uwagę przykuwał raz na miesiąc, bo wziąłeś się za, nie wiem, YouTube'a, LinkedIn'a, Instagrama, TikToka, Facebooka, i jeszcze to, i jeszcze tamto, jeszcze fanpage jeden, drugi, bo tu będziesz na fanpageu produkty pokazywał. Tu jeszcze to zrobisz, tamto zrobisz. Okazuje się, że no wszędzie jesteś, tylko jesteś tam zdecydowanie mało. Jak tu pisze Łukasz, właśnie, bądź osobą kluczową. Kim jest osoba kluczowa? Osoba kluczowa to osoba, która robi właściwe rzeczy, proste rzeczy. Rzeczy duplikowalne, moi drodzy, bo biznes marketingu sieciowego jest prosty. Tylko bardzo często my, ludzie, mamy coś takiego, że jak widzimy coś prostego, to mówimy: No nie, to, to, to nie może działać, to nie może dać nam, nie wiem, dużych pieniędzy, to nie może dać nam tego, czego my naprawdę pragniemy. A tak jest, że biznes sieciowy jest prosty, ale niełatwy. Dlaczego? Bo my mamy taką ludzką naturę, że my to wszystko komplikujemy. Tak jak ja dzisiaj mówię, co działa, a ktoś tam przedtem pisał, no nie do końca się zgodzi, bo gdzieś tam coś tam był na szkoleniach i, i coś tam coś. Ja mówię zawsze, mam prawo tylko do przekazywania informacji tych, które u mnie działają. Nie mam prawa się dzielić z Tobą dzisiaj, bynajmniej ja tak uważam, że nikt nie ma prawa dzielić się niesprawdzoną wiedzą. Oczywiście jest wielu teoretyków, którzy. Prowadzą różnego typu szkolenia. Oczywiście ja też z moim przyjacielem Tomkiem prowadzimy platformę szkoleniową, gdzie uczymy ludzi po prostu krok po kroku, jak działać we właściwy sposób w networku. Prowadzimy taką platformę i tego nie ukrywam. Bo przecież. Miałbym grzech. Gdybym się nie dzielił z ludźmi, gdybym ludziom nie dawał tego, co sprawdzone. Masz talent do czegoś. Nauczyłeś się czegoś, pomagaj innym. Dziel się tym. No, i teraz sobie powiem, no, ale ty za to bierzesz pieniądze. No przecież, no proste. No przecież, jeżeli budujesz biznes jakikolwiek, czy to będzie biznes sieciowy, czy to będzie branża szkoleniowa, czy ty będziesz prowadził kiosk z gazetami, czy ty będziesz prowadził warzywniak, czy sklep obłówniczy, czy zakład usługowy, który naprawia samochody, czy zakład fryzjerski. Wszędzie ktoś zarabia pieniądze poprzez rozwiązywanie ludzkiego problemu. I tak, mamy platformę szkoleniową. Nawet we środę będę prowadził fantastycznego live'a, jeżeli chcesz na szerszą skalę budować swój biznes. Jeżeli chcesz uczyć się od praktyków, zapraszam Cię na, na platformę onlineerci. tak? We środę. We środę będzie tam live o 20 albo 2030, jeszcze za chwileczkę dokładnie ustalę. Będzie live, gdzie będę pokazywał właśnie, jak u mnie działa przykładowo blog. Bo ja też polecam blog. Jest to właśnie jedna z platform. Ja dzisiaj korzystam mega. To jest pierwszy number one, to jest po prostu Facebook. Do tego mamy dołączonego dzisiaj swojego bloga. Oczywiście YouTube, na którego wrzucam też nagrania. Przykładowo to nagranie, które dzisiaj prowadzę live'a y, będzie też na YouTubie, będzie również na moim blogu. Dlaczego? Bo na blogu jest wartość wieczna. Tutaj na Facebooku za chwilę będzie inny post, inny post, inny post, inny post. Y, będą różnego typu posty. Przykładowo, gdzieś tam y, ktoś otrzymał ode mnie książkę, tak jak dzisiaj nawet y, jedna z osób y, pochwaliła się, oznaczyła mnie, więc się to pokazuje u mnie na Facebooku. Ja takie rzeczy. Też pokazuję, że ktoś dotrzymał książkę, ktoś jest z tego mega zadowolony, ktoś jest wdzięczny. I ta wartość leci, 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 i to wszystko się przykrywa. Na blogu przykładowo umieszczam to, co jest najbardziej mega wartościowe. Takie wideo, w którym są wskazówki, są dołączone do wpisu. Nie wszyscy lubią słuchać, ktoś lubi czytać, więc ja takie wideo później przekładam właśnie wszystkie te smaczki, wszystkie te gęste rzeczy. Piszę normalnie w wersji pisanej. Dołączam to wideo, ale wideo już jest połączone z YouTube'em, to jest po prostu jedno wielkie perpetuum mobile. Dlaczego? No, bo znowu na YouTube'a trafiają inne osoby, które przykładowo dzisiaj Facebooka nie mają i o tym będę mówił na światowym live. Ie. Także jeżeli chcesz wiedzieć więcej, chcesz mieć naprawdę więcej informacji od praktyków, nie od teoretyków. Zapraszam Ciebie na platformę Onlineersi. Również zapraszam Cię na, na grupę zamkniętą, gdzie tam mówię jest społeczność. Na chwilę obecną około czyli tysiąca osób, które korzystają z naszych wartości, które po prostu są tam, bo wiedzą, co otrzymują. Co otrzymują za każdym razem. Jaką pomoc dajemy? No i teraz pytanie do ciebie. Czy właśnie chcesz się tego uczyć? Za udostępnienie pamiętaj, że książeczka oczywiście trzeba udostępnić, napisać dwa, trzy zdania dlaczego warto zobaczyć tego live'a. Jeżeli udostępniasz i napiszesz do mnie prywatną wiadomość na Messengerze, że udostępniłeś, udostępniłaś, wtedy mi wyślesz adres, na który mam wysłać książkę. Tak jak mówię, książki wysyłam tylko do Polski, nie wysyłam za granicę, bo wysyłam te książki, tak jak mówię, za 0 złotych, wysyłam na mój koszt, także, moi drodzy, to jest ważne, więc nie chciej być na wszystkich, we wszystkich social mediach, jakie tylko znasz. Wybierz sobie jedną, dwie platformy, na których działasz. Dołącz, jak najbardziej możesz dołączyć do tego blog. Dlaczego? Bo ja przykładowo wpis piszę na blogu, yy, oczywiście jest połączony, tak jak mówię, z YouTube'em, i ja go promuję w różnych miejscach. Ja tą wartością się mogę dzielić gdziekolwiek. Na bloga trafiają całkiem inne osoby. Oczywiście też przychodzą osoby, które mają Facebooka. Ale dzięki połączeniu bloga z YouTubem trafiam do całkiem innych ludzi. Swoim przekazem, swoją wartością, którą się dzielę i poznaję innych ludzi. To jest mega ważne. Także wybierz dla, siebie, wybierz dla siebie właśnie te właściwe media społecznościowe dla Ciebie. Zamiast rozpraszać się na wiele innych. I teraz siódmy punkt. siódmy punkt to jest coś, co już wcześniej troszeczkę powiedziałem o tym ale brak ciągłej aktywności. Jeżeli dzisiaj chcemy działać skutecznie, jeżeli chcemy dzisiaj, chcemy dzisiaj pozyskiwać wartościowych ludzi, to wyobraź sobie, że dla większości ludzi, jak kiedy zaglądam na profil, to pierwsze patrzę, ostatnia aktywność kiedy była. Czy ta osoba jest aktywna czy ta osoba się pojawia tylko w tych social mediach raz na czas? Czy ta osoba daje wartość systematycznie czy tylko po prostu co jakiś czas wrzuci nie wiem zdjęcie z wakacji, zdjęcie może z urodzin swoich czy dziecka, męża, żony, kochanki, teściowej. No takie zdjęcia też są potrzebne, też są potrzebne, bo ta wartość tak jak mówię jest, musi być mieszana. Ale ona musi być systematyczna. Jeżeli tego nie robisz, to zapomnij o tym, że będziesz przyciągał do siebie wartościowe kontakty, że ludzie będą do ciebie chcieli się przytulić, bo o to wszystkim wszystkim, wszystkim chodzi, żebyś to nie ty wychodził z ofertą, żebyś to nie ty proponował, tylko chodzi o to, żeby ludzie byli ciekawi i chcieli się zapytać ciebie, co ty robisz. Jak możesz rozwiązać ich problem, ale wydarzy się to wtedy, kiedy systematycznie, tak jak powiedziałem, systematycznie. Przykładowo, masz produkt, który rozwiązał Twój problem. Tak, jak przykładowo, ja mam taki też produkt, który mega mi pomógł, rozwiązał jeden z największych moich problemów w życiu. Jak ktoś zna moją historię dłużej, to wiecie doskonale, że w 2005 roku choroba położyła mnie do łóżka na. Długie lata. Nie chodziłem na nogi. Oczywiście po tej chorobie wyszedłem. Chodzę na nogi, mimo tego, że lekarze gdzieś tam chcieli mnie posadzić na wózku. Obiecywali, że, że jednak chyba do żywoci spędzę na wózku. Tak się nie wydarzyło. Bo bardziej chciałem chodzić i bardziej po prostu się nastawiałem na to, że ja wyjdę z tego, że ja będę realizował dalej swoje marzenie. Ale pierwszym, najważniejszym marzeniem wtedy było odzyskać zdrowie. Tak się też wydarzyło, że zacząłem chodzić, dzisiaj biegam, tańczę, ale to nie jest dzieło przypadku. Po tej chorobie zostały mi mocne dolegliwości bólowe. Odwiedziłem setkę lekarzy i to dosłownie, nie w przenośni. Ponad stu lekarzy, yy, różne kliniki leczenia bólu, różnych fachowców. Kto tylko mi gdzieś mówił, że kurczę, być może tutaj Ci pomogą, bo komuś tam pomogli. Jechałem tam, sprawdzałem, płaciłem pieniądze za konsultacje. Jednak ten ból po prostu był. Raz mniejszy, raz większy, ale ja cały czas czułem. I powiem tak: też znalazłem na swojej drodze. Spotkałem produkt, który. Wow! Aż, aż mi się oczy szklą, bo to jest słuchajcie, coś, co można powiedzieć, dało mi drugie życie. Znalazłem produkt, który po prostu do dzisiejszego dnia, oczywiście korzystam z niego, używam, przyjmuję każdego dnia. Dlaczego? Bo on mi robi maksymalnie dobrze. Dzięki temu dzisiaj mnie nic nie boli. Mogę chodzić, tańczyć, żonę z powrotem nosić na rękach, a wtedy było to niemożliwe. I to jest coś pięknego, jeżeli znajdziemy coś i po prostu możemy się tym dzielić z innymi ludźmi. Dzisiaj mam wiele osób, które niemalże nie ma tygodnia, żeby mi jakaś osoba nie podziękowała po prostu prosto Jacek, dzięki, że mi to pokazałeś. Dzięki, że mi o tym powiedziałeś. Dzięki, że kiedyś powiedziałeś swoją historię. I moim drodzy tylko w ten sposób pomożemy ludziom. Nie jeżeli chcemy robić właściwy marketing. Nie bądźmy nachalni, nie narzucajmy się. Piszmy swoją historię, opowiadajmy tą swoją historię w prosty sposób, przejrzysty. Powiedz o produkcie, właśnie który rozwiązał Twój problem. Dzisiaj krótki live, ja Wam powiedziałem o dwóch produktach. Nie wiem, na ile Ty dzisiaj jesteś otwarty, czy chcesz sobie pomóc, czy też nie. Jeżeli chcesz sobie pomóc, chętnie się podzielę z Tobą, jaki ja produkt przyjmuję, co mnie postawiło na nogi, co, co zabrało, zabrało mój ból. Albo co dzisiaj pozwala mi mieć po prostu włosy, które nie świeją. Wow. Jeżeli to do Ciebie gada, zacznij to robić, jeżeli działasz w networku. Jeżeli potrzebujesz takich produktów, chętnie ci pomogę chętnie ci doradzę. Bo, tak jak mówię, w tej kwestii mogę Ci doradzić. Bo jestem praktykiem. Tego, o czym mówię. Jestem praktykiem stosowania tych produktów, jestem praktykiem biznesu. Buduję, tak jak mówię dzisiaj, wspaniały zespół, zespół marzeń, Kreatorzy Wolności się nazywamy. Budujemy ten zespół wspólnie i po prostu pomagamy ludziom napotkanym na swojej drodze zmienić życie na lepsze. Ale to może się wydarzyć i może do tego dojść. Kiedy dasz sobie na to przyzwolenie, kiedy po, pozwolisz sobie na to, aby jednak gdzieś tam coś spróbować, żeby spróbować wdrożyć te zmiany w swoje życie. Bo będziemy na oślep iść, będziemy robić pewne rzeczy, które nie działają. I będziemy szli w tym, i będziemy promować produkt, będziemy promować firmę. I zrobimy ze swojej tablicy, tablicę ogłoszeń, tablicę sprzedażową. I ludzie będą się od nas odsuwać. Oczywiście będziemy mieć kilka osób, które... Co jakiś czas kupią jakiś produkt? Pytanie, czy chcesz mieć osoby, które co jakiś czas kupią produkt, czy kupią, bo są zadowolone? Kupią, bo zarekomendowali we właściwy sposób. Decyzja należy tylko do Ciebie: Czy chcesz robić biznes jakoś, czy chcesz budować prawdziwy, potężny biznes, który będzie Tobie dawał systematyczne po prostu dochody z miesiąca na miesiąc? biznes, który da tobie dochód powtarzalny. Nieważne, czy ty będziesz dzisiaj na wakacjach, czy ty będziesz po prostu, nie wiem, w kinie z rodziną, czy ty będziesz robił inne rzeczy, jeżeli go zbudujesz we właściwy sposób, to za chwilę on będzie po prostu niemal, niemalże samonapędzającym się biznesem. Oczywiście, jak każdy biznes, trzeba dbać. Ja robię to każdego dnia. Doglądam swojego biznesu i rozwijam go, rozwijam, rozwijam, ale robię to po to, żeby zmieniać ludzkie życie na lepsze. Ale pomagam robić to ludziom, którzy są na to otwarci. Którzy chcą zabrać tą wartość i chcą ją zaadoptować do siebie. I w tej kwestii mogę Ci pomóc. Pozdrawiam ci serdecznie, tak jak mówię, jeżeli udostępniłeś, mam, przy, mam przygotowane wiele książek. Książka trafi do Ciebie z, z dedykacją specjalną, z moim autografem i po prostu trafi na polski adres oczywiście i poleci ta książka do osób, które udostępniły dzisiaj live, napisały kilka, kilka zdań, dwa, trzy zdania, dlaczego warto się tym zapoznać, z tą wartością, którą się podzieliłem i oczywiście napiszesz do mnie wiadomość prywatną, że to zostało zrobione. Wtedy po prostu napiszesz mi adres też, na jaki mam wysłać książkę i ta książeczka poleci do ciebie. Jeżeli to zrobisz dziś, no to książeczka już poleci jutro, więc przed świętami możesz mieć fajny prezent na święta do poczytania. I przede wszystkim to jest, tak jak powiem, też taka biblia marketingu sieciowego, gdzie nie wystarczy jej przeczytać, po prostu są konkretne kroki, które trzeba wykonywać każdego dnia w network marketingu, aby zbudować właśnie w tej branży Dochodowy, stabilny, potężny biznes. Dzięki za dziś, pozdrawiam Cię. Dzięki za każde udostępnienie, za każdy komentarz, za każdego lajka, like i widzimy się e, oczywiście w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam Cię. Ciao.